Dzień dobry bardzo. Kolejny dzień, pierwszy na Sri Lance tak naprawdę. Przyjechaliśmy w nocy, poszliśmy do hotelu, spaliśmy 4 godziny i przyjechaliśmy na stację. Przyjechaliśmy na stację z myślą, że kupimy bilety do Candy pierwszej klasy lub drugiej klasy, ale jest jeszcze trzecia klasa, o której nie wiedzieliśmy i mamy bilety do trzeciej klasy, bo już nie było tych wcześniejszych. Więc idziemy szukać naszego peronu. Mamy jeszcze 40 minut do odjazdu, więc może jeszcze coś zjemy, jeśli się uda. No bo po 4 godzinach snu w jedzeniu małym, no to może być różnie. Idziemy do Candy i zobaczymy, jak długo tam będziemy. Może pół dnia, może jeden dzień i będziemy pojechali dalej do Eli. Natomiast widoki mają być fantastyczne. Dobra, nic sensownego do jedzenia nie ma. Idziemy posiłek Adama Małysza, banan i bułkę. Jak mistrz tak mógł, to my też. Dawid nie jest bardzo zadowolony z tego, że jedziemy trzecią klasą. Myślał, że pracuje, ale zobaczymy. No. Człowiek z Ubera nam mówił, że ta trzecia klasa jest całkiem. Tam jest po prostu ciepły, bo jest bliżej silnika, bliżej lokomotywy, więc mam nadzieję, że po prostu tam się wbijemy i później się przerzucimy się gdzieś tam do drugiej klasy i zobaczymy, nie? No, fajne widoki. I hope so. No. Dworzec wygląda normalnie. Zobaczcie. Specjalnego, zwykły dworzec. Nie ma tu nic do kupienia w okolicy, to tak jest bardzo czyste i przyjemnie. Tutaj jeszcze kupiliśmy tutaj, jakieś tam bułki i tak dalej. Koleś tu sprzedawał kokosy to są. Chciałbym, nie banana. No i jesteśmy tutaj Colombo Port. Taka główna stacja pociągowa. Duża. I tyle. Jemy na murku. Ruch jest fajny, nie ma jakichś korków, nie za dużo nie trąbią. Jeżdżą zgodnie z przepisami, z tego co zauważyłem. Jest naprawdę spoko. Nawet samochody są fajne. Wow. To nie są Indie na szczęście, więc to jest naprawdę super. Ogólnie pierwsza różnica. Spadła mi skórka od banana, którą zjadłem. Tak spadła koło tego, tam gdzie siedzimy sobie na murku. Ja z nim jadłem jeszcze drugiego banana, bo wiedząc, że jak zjem dwa, będę miał wolną reklamówkę, to podniosę i wyrzucę. Natomiast w ciągu 15 sekund podbiegł do mnie człowiek, chyba sprzątacz jakiś sprzedający, podniósł tą skórkę i po prostu wziął. W Indiach to jest nie do pomyślenia. Hello? W Indiach to jest nie do pomyślenia. I nikt to w ogóle nie przejął, nie? W ogóle zostałoby i leżało. A tutaj od razu, to widać po ziemi, że jest czysto, nawet sprzątają teraz tam ludzie koło drzewa. Chyba nawet w Polsce tak nie ma. Dobre. Dobra, wsiedliśmy do złego pociągu i teraz szukamy naszego. Problem jest taki, że nie wiemy, z którego peronu jedzie. Platform tu. Chyba z platformy drugiej. Tam jest niby rozkład. Pisze z platformy drugiej, no a platformy drugiej. Tam jest Marcin, tam są platformy, tam jest platforma druga. Tam. Dobra, biegniemy tam. Kurde, ale akcja. Mamy minutę do tego, aż odjedzie. Jakiś frajer nas tu źle pokierował, no. Taki lokal fajny. Kolega. Dobra, wsiadamy gdziekolwiek, nie? Candy? Yeah. Oh. Great. No dobra. Zawsze się służy, żeby kupić pierwszą klasę. Okej, dostaliśmy informację od pana konduktora, że możemy upgrade'ować ticket, ale dopiero po pierwszym przystanku, kiedy pojawią się jakieś wolne miejsca. W tym momencie są wolne miejsca, ale pewnie zostaną szybko zajęte. Także musimy poczekać trochę, a w ten czas sobie przemierzamy pociąg
i jedziemy, zmierzamy do trzeciej klasy. Tu obstawiam jest druga, a tam jest trzecia. Sorry. Okej, okej. Oh my goodness. Ale już mi się robi ciepło. Jak tu wszystko widzę. I co? To jest to? Pewnie będzie tak, full będzie pewnie tam, nie? No dobra, to jedziemy. Czy prawda trzecia klasa w pełni była zajęta? Znaczy nie, czy w pełni, ale pierwszy wagon tak. Ale w drugiej było jeszcze dużo miejsca, więc pewnie będą się ludzie dosiadali na kolejnych stacjach. Mamy trzy. Na razie jedziemy w drugiej, wsiedliśmy sobie, wycięli za mną. I co? Będziemy udawali w razie czego, że nie widzieliśmy, bo ktoś się przyczepił. Najwyżej się przysiądziemy. Jest dużo miejsc wolnych, spokój. Pierwsza kontrola. No, sejczy, co robią sobie zdjęcia. Dawid śpi gdzieś tam. Jedziemy dalej. Umówiłem się z takim człowiekiem, który możliwe, że nas obwiezie trochę. Na to, żeby zjeść śniadanie i przekazać, co możemy zobaczyć, co możemy zrobić. To jest łatwa sytuacja. Jesteśmy w Kandy. Za mną jest miejsce, gdzie są relikwie Buddy. Ząb. Ja muszę poczekać na swoją kolej, bo mam za krótkie spodnie, a długie zostawiłem w samochodzie w bagażu, więc błąd mały, ale to da się wszystko naprawić. Przeczytałem na blogu jednym z blogerów, że Kandy jest porównywane do tego, co u nas w Częstochowa. To jest taka mekka lekko tutaj lokalnych ludzi, którzy po prostu chcą odwiedzić się te miejsca. My chodzimy na nogach do Częstochowa na kolanach, my. Ludzie, którzy zimują, a tutaj wszyscy przyjeżdżają do Kandy i tak dalej. I tu jest miasto, tutaj nic specjalnego zobaczymy. My też nie chcemy tutaj spędzać zbyt dużo czasu, bo jakby mamy ten czas ograniczony. Dzisiaj chcemy przejechać jeszcze do fabryki herbaty i do Juvara Ella, jak to się miejsce nazywa. Bardzo fajne widoki po drodze i mamy znajomego kolegę od Lipsy. Przewodnika, który nam trochę opowie, pokaże i nas przywieźć samochodem za jakąś stówkę, za dwie osoby, więc spoko. Moglibyśmy pojechać autobusem lub pociągiem, dałyby to ze 3 godziny przygotowywane, no ale wtedy nie byłoby opowieści, nie byłoby tego, że można się zatrzymać i zrobić te zdjęcia, a mówi, że widoki są fajne. Natomiast jutro, i przenosujemy tam sobie, zatrzymamy się w hotelu. Natomiast jutro, jutro będziemy chcieli już pociągiem pojechać do Ella. Chcieli również dostać, nie wiem, pół dnia może i następnie ruszyć już na południe. No i tam zostać już dłużej w jednym miejscu właśnie, żeby począć po prostu. Także te dwa dni są jeszcze dosyć intensywne. Dzisiaj wstaliśmy w 5 rano, 5:30. Ja nic nie spałem, Dawid spał w pociągu. No, więc ja idę na kawę i czekam na Dawida. Tutaj teraz byli i czuli, jak to fajnie pachnie. Takie kwiaty, to jest. Widać, jak to się czuje. Sadają wszędzie. Jak można zobaczyć, to w ogóle dosyć kolonialnie. Jakby
Nie ma tutaj nic, to jest jakiś w ogóle kościół świętego Paula, Piotra. Nie wiem, czy to jest zmontowany, czy nie, ale zamknięty chyba aktualnie. Nuda chrześcijańskie w ogóle. Jest tak jakby, kurczę, mega normalnie. Miasto, jak miasto. Tu nawet dla wadcy można kupić, zobaczcie. Się idę na kawę, może mi się uda. No. Byliśmy teraz też coś zjeść. Centrum handlowym, tak jakby przyszliśmy przez centrum handlowe. Normalne, nowoczesne centrum handlowe, jak wszędzie. I poszliśmy do lokalnego. Takie ostre jedzenie, gdyśmy sobie zamówili. Czy tam przewodnik, bo ja powiedziałem, że chcemy zjeść coś lokalnego. No wiecie, ja jak jadę, to ja chcę jeść to, co jest lokalne. Przynajmniej na początku. Żeby doświadczyć tego, co tutaj dają. Więc nie rozumiem wszystkich ludzi, którzy pierwsze co robią, dojdą do Animalda albo dojdą do miejsc, które znają. Ja sprawdzam miejsca, które, czy smaki, których nie znam. Wiesz, to się nigdy źle nie skończyło, no może trochę jestem poparzony w usta. Ale sprzedałem to coś nowego, tak? Więc i jadłem rękoma, i jadłem sztucami, jadłem otry, jadłem wszystkie inne rzeczy. No i to co smakuje mi, to jem częściej. Jak dziś jestem. Natomiast to co mogę jeść w Polsce, to po prostu tego staram się nie jeść. No chyba, że takie smakołyki, wiecie, jak raz na jakiś czas super śniadanie europejskie, albo raz na jakiś czas przykład pizzę, którą jadłem pierwszy raz od 2 miesięcy. Więc jakby sprawdzam, testuję. No. Idę na tą kawę, zobaczę, po ile tutaj mają. Mam nadzieję, że nie zrozi się do tego. Kawa była wyborna. Kosztowała tylko 7 zł. Ale była droższa niż sądziłem. Za 360 rupi. Ale była dobra. Taka americano, prawdziwie parzona. Tego mi było trzeba, żeby się obudzić. Nic, idę szukać Dawida, może już obrócił. Zrobił rundkę. Ludzie, gdzie wychodzą, wchodzą cały czas. A, tego nie pokazywałem. Biały. Zawsze widziałem, no to idealnie zgraliśmy się w czasie. Przybrałem jego ciuszki, spodnie. Nie wiem, czy widać. Próbuję sobie zrobić materiał. Śpiesznie się na tych ciuszkach spodniach chodzi, nie jestem zwyczajony. Trochę jak skaterskie. No idę zobaczyć. No Dawid mówi, że nie zobaczymy tego starego relikwia za 500, można wejść do muzeum, ale wejdę, skoro tu jesteśmy i mamy chwilkę czasu. Czemu nie? Patrzcie, jak fajnie wygląda z tej strony. Promenada?